Co by było, gdybyśmy w NATO nie znaleźli się w roku 99? Trudno sobie wyobrazić. Pewnie byśmy byli w takim wariancie jak Ukraina dzisiaj, zagrożonym agresją i pozostawionym sam sobie. Czy to jest tak, że papież po raz kolejny nie skorzystał z okazji, żeby milczeć? Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego po raz kolejny to robi. To jest niemądre i szkodliwe. Szkodzi nam wszystkim. Ale nie ma pan wątpliwości co do tego, że ta koalicja przetrwa? Nie przetrwa. Musi, nie ma alternatywy. Państwa gościem senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były szef MSWiA, były minister spraw zagranicznych. Wszystkie te kwestie, czy właściwie te stanowiska musiałam wymienić, bo właściwie każdej tej dziedziny dotkniemy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry państwu. Zacznę, jeżeli pan pozwoli, od, no właśnie, pytanie, czy niepokojącego, czy zupełnie nie, wpisu premiera Donalda Tuska, który napisał, że skończyła się epoka powojenna, zaczęła się epoka przedwojenna. Ostatnio Donald Tusk bardzo mocnych słów używa na określenie sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znaleźliśmy. Parę tygodni temu mówił o tym, że sytuacja jest krytyczna, a dziś mówi o tym, że żyjemy w epoce przedwojennej. Jak to interpretować? Tak głębiej oczywiście niż bardziej powierzchownie. No, wydaje mi się, że to jednak jest chyba próba budzenia opinii publicznej. To nie w Polsce, a w Europie i na świecie. I to jest ważny sygnał, bo rzeczywiście sytuacja ta międzynarodowa jest trudna i coraz trudniejsza. My trochę inaczej na nią patrzymy, bo my znamy i historię naszego regionu i mamy swoje doświadczenia chociażby z imperializmem rosyjskim czy sowieckim, ale wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, nawet w krajach Europy Zachodniej. Więc nawet u nas niektórzy bardzo lekkomyślnie, mam wrażenie, podchodzą do niektórych spraw. No nie mają wyobraźni, tak. Bo trudno sobie wyobrazić. I no przecież też wiemy dobrze, że potrafimy się przyzwyczajać nawet do tych złych czy trudnych rzeczy. Mhm. A szczególnie tych, którzy są za granicami. Ale rozumiem, że to jest przekaz głównie do światowej opinii. Do opinii światowej, do opinii zachodniej, świata zachodniego. Celowo przed wizytą u Joe Bidena. Też wolnego świata też, no, oczywiście, bo to będzie ważna wizyta, symboliczna też dla Polski, naszej roli w kwestii bezpieczeństwa, polityki obrony, NATO i przyszłości, bezpiecznej przyszłości. I kto jak nie my musimy o tym mówić. Szczególnie, że ten czas jest też nowy, jesteśmy po wyborach w Polsce, jesteśmy też przed nowym etapem polityki, która będzie działa się w Europie, bo za chwilę wybory europejskie. Dużo rzeczy będzie wybory w Stanach. Będzie działy się w tym roku, w listopadzie wybory w Stanach Zjednoczonych, więc dlatego ta inicjatywa jest ważna. Ja cieszę się zawsze, jeżeli polscy politycy przejmują inicjatywę w polityce międzynarodowej. To jest ważne. Mhm. A czego tak naprawdę spodziewa się pan po tej jutrzejszej wizycie, po tym jutrzejszym spotkaniu w Białym Domu? Wiemy, że to będzie spotkanie wspólne, czyli będzie i prezydent, i premier na zaproszenie Joe Bidena. Jedna rozmowa. Podobno nie ma między nami, mam na myśli tutaj w polskiej polityce, podziałów, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy aby na pewno? Myślę, że jest bardzo duża wspólnota celu, spojrzenia. Myślę, że także, że polityki podejmowanych decyzji, że akurat w tych kwestiach jest bliżej niż dalej. I to jest ważne i dobre. Myślę też, że to jest potwierdzeniem co do tego jest to zaproszenie od prezydenta Bidena, że zaprasza i prezydenta, i premiera, podkreślając, że... To specyficzna formuła. Nietypowa, ale ważna, bo podkreślająca, nie było drugiego, nie pamiętam dawno takiego spotkania, 25 lat temu. Tak było, bo był prezydent Kwaśniewski i premier Buzek, kiedy wchodziliśmy. Ale to było szersze spotkanie, to był szczyt. Oczywiście. Więc nie było takiej sytuacji w historii jeszcze. To nie było tak dedykowane czy specjalne. Mm-hmm. I uważam, że to jest ważne. To trzeba potrafić wykorzystać. Także, tak jak powiedziałem, dla naszej polityki, budowy bezpieczeństwa, potwierdzenia naszej roli i funkcji w NATO, ale także tego, że, no, że Polska jest gwarantem tutaj dobrego rozwoju i też takiego pełnego zaangażowania w struktury natowskie, w budżet NATO, że my tutaj jesteśmy naprawdę liderem regionu. No dobrze, ja tu nie chcę wsadzać kija w mrowisko, panie marszałku, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, ale ja jednak mam pewne wątpliwości co do tej wspólnoty celów i środków, którymi do bezpieczeństwa naszego mamy prowadzić, no bo wiadomo, że głównym rozgrywającym w NATO są Stany Zjednoczone. Wiemy, że premier Tusk
Radosław Sikorski, jak i właściwie cała koalicja rządząca bardzo ostro wypowiada się w sprawie słów Donalda Trumpa, który w sposób skandaliczny odnosi się w ogóle do założeń samego Paktu Północnoatlantyckiego. Z ust prezydenta Andrzeja Dudy nigdy nawet słowo krytyki pod adresem Donalda Trumpa nie padło, a to jest człowiek, który ma bardzo duże szanse po raz kolejny zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. I gdzie tu jest ta wspólnota? Gdzie tu jest ten sam pomysł na prowadzenie polityki bezpieczeństwa? Mówię o polityce polskiej, mówię o polityce... No tak, a ja mówię o kompletnym rozjechaniu tutaj pana premiera i pana prezydenta. Zupełnie dwóch różnych... w światopoglądach, jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Stanach w grudniu, w listopadzie. Pani redaktor, szklanka jest zawsze albo do połowy pełna, albo do połowy pusta. Ja ją zawsze chcę widzieć pełną i widzę, chcę widzieć te rzeczy, które mogą pokazać, że możemy dobrze współpracować. Myślę o współpracy prezydenta i rządu. Oczywiście jest różnica. Nie chcę wracać dzisiaj, bo moglibyśmy w tej konwencji mogłbym przywoływać i wizytę prezydenta Dudy kiedyś u prezydenta Trumpa i to wszystko, co zostało powiedziane wtedy, jak zostało przeprowadzone. Zostawiam to. Patrzę na w związku w kontekście zagrożeń i dwóch lat wojny za naszą wschodnią granicę. Patrzę na to, w jaki sposób można budować wspólnotę celu. I uważam, że ta wizyta może temu służyć. Jeżeli to nie zostanie wykorzystane, jeżeli my nie będziemy potrafili tego zrobić, to jest nasza wina tylko. Znaczy, mamy ogromną szansę, żeby pokazać, że właśnie polityka bezpieczeństwa i obrony jest odsunięta, oderwana od bieżącego politycznego sporu. Panie marszałku, to co pan uzna za sukces tej wizyty? Na pewno deklaracje amerykańskie co do roli Polski, potwierdzenia stałej obecności wojsk amerykańskich i dalszy plan współpracy i deklaracji odnośnie integralności i funkcjonowania NATO. Uważam, że to jest niezbędne. Plus chciałbym, żeby podkreślona była, żeby przy tej rozmowie, przy tej okazji pojawiła się jeszcze bardziej konkretna deklaracja co do wsparcia dla Ukrainy, wojskowego i finansowego, bo to jest dzisiaj absolutnie tak, tylko wiemy, że Kongres blokuje Joe Biden. Ale być może... Chociaż jego ostatnie wystąpienie było bardzo mocne, może coś zmieni. I być może to jest jakoś będzie w jakiś sposób przekonujące, może będą informacje, które będą pokazywały, że jednak jest szansa na to wsparcie, bo to jest bardzo ważne. To też uważam z naszej strony musi... my jako Unia Europejska, jako kraj, który będzie miał, czy ma już wpływ na europejską politykę bezpieczeństwa, to też powinno takie spotkanie pokazać, że nasza rola jest nie tylko ornamentem, ale my rzeczywiście chcemy i integrujemy kraje europejskie. Nie tylko teoria, ale także praktyka. Tak, no bo to jest kwestia, i to jest kwestia budżetu, zwiększania wsparcia dla Ukrainy. Ja tu panu przerwę, panie marszałku, dlatego że część naszych widzów ma pewne wątpliwości i tutaj nawet pojawił się taki komentarz, powtórka z 1939 roku, nie możemy liczyć na Europę. Ludzie uważają, że, przepraszam za potoczne sformułowania, wypięto by się na nas, tak jak w roku 1939. No tak, tylko co jest alternatywą? Jest NATO, tam mieliśmy świetnie podpisane sojusze i nic z tego nie zostało w konkretnej pomocy po agresji niemieckiej i potem sowieckiej. A dzisiaj mamy NATO, jesteśmy częścią NATO. Jeżeli my będziemy rzeczywiście, jest bardzo duża szansa, że my możemy przejąć dobre, ważne funkcje w NATO ze względu na ten ogromny budżet, który przeznaczamy na obronność. Tak? My możemy być tym krajem, który motywuje, który zachęca, który otwiera zasady nowej współpracy, relacji, ale także ma ekskluzywne, dobre, świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To tu trzeba szukać atutów do tego, żeby budować nasze miejsce jako lidera nie tylko regionu, ale całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest możliwe. Tylko, mówię, takie rzeczy, takie spotkania jak to jutrzejsze muszą to potwierdzać. Panie marszałku, czy pan się zastanawiał kiedyś, a może przy okazji tej rocznicy, co by było, gdybyśmy w NATO nie znaleźli się w roku 99, gdyby w 93 Lech Wałęsa nie pogadał z Borysem Jelcynem i to wszystko nie ruszyłoby tak szybko do przodu? No tak, to było decydujące. Wykorzystanie tego momentu to było wielkie i cała klasa polityczna wtedy była tak zdecydowanie za. Wtedy to była wspólnota interesów. Tak, tak. Natomiast trudno sobie wyobrazić. Pewnie byśmy byli
takim wariancie jak Ukraina dzisiaj, zagrożonym agresją i pozostawionym sam sobie. Ukraina dostaje wsparcie z zewnątrz, ale jej sytuacja wiemy, jaka jest. No, trudno sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że... Widzę, że pan nawet nie chce w ogóle myśleć na ten temat. Nie chciałbym, bo to jest, bo to jest scenariusz jeszcze bardziej, jeszcze czarniejszy, niż można było się wydawać w najgorszym wariancie, więc nie chcę tego brać pod uwagę. Chcę się zastanawiać i myśleć o tym, co można i w jaki sposób można wykorzystać naszą rolę i pozycję w NATO. Panie marszałku, czy to jest tak, że papież po raz kolejny nie skorzystał z okazji, żeby milczeć? No, mówi pani o tym i o tym, że o białej fladze. Ukrainie poleca, czy radzi wywiesić białą flagę i negocjować. I nazywa to odwagą. To jest tak, kolejna zła wypowiedź odnośnie tego konfliktu, spraw europejskich, bezpieczeństwa, agresji, takiej bezprzykładnej wojny, bezprzykładnej agresji na kraje sąsiedni. Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego po raz kolejny to robi. To jest niemądre i szkodliwe. Szkodzi nam wszystkim. Także sobie szkodzi w ten sposób. Nie jestem w stanie... Ale ponieważ to się wydarza po raz kolejny, to może jakaś inna polityka za tym po prostu stoi, panie marszałku. Tylko jaka, proszę. No właśnie, nie wiem. Nie możemy się... Nie wiem, w co gra Kościół. Najlepiej. Żaden z ekspertów nawet nie jest w stanie wytłumaczyć i powiedzieć, co jest w tle. Czy na pewno nie rozumie polityki europejskiej, bo jest, jak wiemy, Argentyńczykiem. Być może to jest... To, że jest z Ameryki Południowej, inaczej pozwala mu spoglądać na historię świata. Ale to tłumaczyłoby jedną wpadkę, prawda? Ale to jest po raz kolejny i za każdym razem to się spotyka z takim bardzo twardą odpowiedzią opinii publicznej, ekspertów, wszystkich tych, którzy rozumieją i znają historię. Natomiast trudno tutaj dobre słowo o tej wypowiedzi powiedzieć. Kijów w każdym razie zareagował bardzo szybko na słowa papieża i stwierdził, że nigdy nie podniesie białej flagi. Panie marszałku, to teraz trochę o tym, co tutaj u nas. Premier Donald Tusk spotkał się z rolnikami w sobotę. No, delikatnie rzecz ujmując, przełomu nie ma. Obawia się pan, że sytuacja związana właśnie z protestami rolniczymi, z niejasną jeszcze sytuacją związaną z tym, jak 15 marca zagłosuje Komisja Europejska, że to będzie naprawdę taki realny, poważny kryzys dla tej koalicji i dla tego rządu? Sprawdzian na pewno. Już jest. Ale mam nadzieję, bo to też jest 15, 20, no jesteśmy, czekamy na ten sygnał, który powinien popłynąć z Komisji Europejskiej. Jak Zielony Ład, jakie te punkty, które przecież w taki emocjonalny sposób budują protesty w całej Europie. Przecież to nie jest tylko kwestia Polska, to nie jest tylko nasza sprawa, ale widzieliśmy protesty w Berlinie, w Niemczech, we Francji. No jasne, ale u nas dochodzi ten wątek ukraiński. To jest no tak, oczywiste. To jest, czy jest dodatkowy, no ale tutaj wierzę w Komisję Europejską, wierzę w to spotkanie i w to, że zrozumieli, że ten ekspresowe tempo przechodzenia do zielonego, czy wprowadzania Zielonego Ładu musi zostać zwolnione, bo po prostu nie może się odbywać z krzywdą dla rolników. Europejska wspólna polityka rolna musi mieć czas na to, żeby w dobry sposób ulegać modyfikacji, tak powiem ogólnie, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę niepotrzebny jest pośpiech, bo wiele rzeczy można po prostu zepsuć, a to poczucie wspólnoty i to brak alternatywności dla Unii Europejskiej jest dla nas kluczem. My naprawdę musimy wykorzystać w dobry sposób to, co Unia Europejska daje, ale także być w stanie korygować jakieś błędy czy uchybienia, które ta polityka przynosi. Panie marszałku, ma pan takie poczucie, że te protesty od kilku dobrych dni są gdzieś tam emocjonalnie podpalane przez kogoś, inspirowane jakoś politycznie, bo wiemy, że wcześniejsze demonstracje były spokojne. Nic się złego nie działo. Wydarzyło się... ja mówię przecież jeszcze tydzień wcześniej w Warszawie, prawda? Były protesty i one miały zupełnie inny charakter niż ten ostatni, więc zastanawiam się, czy tutaj już wchodzi w grę polityka. Pytam także w kontekście zapowiedzi Piotra Dudy, szefa Solidarności, który tuż przed tymi protestami mówił, że wchodzimy w nie na twardo jako Solidarność. No tak, to jest... No widać było, widzieliśmy kamienie, widzieliśmy te ekscesy i takie drastyczne sceny. Myślę, że tak, że to na pewno, jak widzę polityków PiS-u, którzy
tak bardzo mocno wspierają protestujących. Widzę też, słyszę rolników, którzy dystansują się od tych, którzy obok nich robią. No Jarosław Kaczyński teraz zapowiada wielki marsz w Warszawie 18 maja i mówi, że absolutnie PiS zrobi wszystko, żeby nie było importu z Ukrainy. No to jest oczywiście szukanie tematów. PiS niczego nie zrobił w trakcie, kiedy rządził. Dzisiaj chce wrócić do władzy i zrobią wszystko, żeby tak się stało. Mm. No ale myślę, że Polacy wiedzą, co przyniosła ta polityka PiSu i kto może nas wyprowadzić. Panie Marszałku, są też wątpliwości dotyczące zachowań funkcjonariuszy policji podczas tego protestu. Sprawa poszła tak daleko, że Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Marcina Kierwińskiego z funkcji szefa MSWiA. Najpierw zapytam pana jako byłego szefa MSWiA. Czy pan zauważył na tych przekazach jakieś rzeczywiście nieakceptowalne zachowania policjantów, czy nie? Tam jest jedna, to zresztą wszyscy to o tym mówią i pokazują, że czymś się funkcjonariusz policji rzucił. Odrzucił, tak, bo w niego rzucono i on odrzucił. Tak, tak. To jest oczywiście do wyjaśnienia. Dobrym zawsze obyczajem było wyjaśnianie na komisjach sejmowych tych spraw, kiedy używana była... No ale przez 8 lat ostatnich nie było takiego zwyczaju. Nie było zwyczaju, bo oni nie przychodzili, ale... Trzeba to wyjaśnić. Wszystkie sytuacje oczywiście związane z wątpliwościami uważam, wobec zachowania policji. Minister Kierwiński bardzo twardo mówi tutaj, że wszystko będzie wyjaśnione, że postępowania trwają. Policja musi być stanowcza, to jest jasne, ale jak mówienie, jak słyszę prezesa Kaczyńskiego, który mówi tutaj o kamieniach przygotowanych i o prowokacjach, no to jest o butach, którzy mieli ci prowokatorzy tych samych, no to jest po prostu niepoważne. No, że stanowisko partii opozycyjnych, bo także Konfederacja mówi w podobny sposób, jest takie, że policjanci otrzymali taki rozkaz bycia agresywnymi, że politycznie rządowi zależało na tym, żeby tak to wszystko wyglądało. To jest zawsze trudna decyzja, tego nie można założyć, bo nie wiadomo, w jaki sposób eskalować będzie sytuacja. Ale policja musi, szczególnie kiedy stoją przed kancelarią prezydenta, budynkami kancelarii prezydenta, Sejmu, no to tutaj trzeba być stanowczym, bo jeżeli nie będzie stanowczej reakcji policji, to grozi atak na instytucje, na budynki instytucji publicznych, władzy. Znaczy to do tego żadna policja nie może doprowadzić, dlatego trzeba po prostu wszystko, jeżeli były jakieś sprawy kontrowersyjne, to trzeba wyjaśnić. Ja uważam, że to jest coś oczywistego. W co gra Szymon Hołownia, pana zdaniem, panie marszałku, w kontekście prawa aborcyjnego? Gra na siebie, gra politycznie, bo oczywiście mówi, że chciał wyciszyć złe emocje wokół całej tej sprawy. No efekt dokładnie odwrotny osiągnął. O co tutaj chodzi, pana zdaniem? Czy on zaskoczył koalicję? Ja myślę, że na początku, że problemem było to przesunięcie na 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych, po pierwszej turze wyborów samorządowych. Ważnych tematów, które zawsze wywołują emocje. Jeżeli już jest decyzja o dacie debaty konkretnych projektów, to uważam, że zawsze to jest ogromne ryzyko, bo to trudno wytłumaczyć, więc jeżeli jest decyzja, można było od razu ustawić to na 11 kwietnia. To trochę by trwało, ale uważam, żeby byłoby spokojniej przyjęte. No właśnie, dlatego pytam, w co gra Szymon Hołownia? Nie, wydaje mi się, że to jest może po prostu nie założył, że to będzie tak bardzo emocjonalnie wykorzystane przeciwko niemu i przeciwko jego formacji. Ja byłem zaskoczony, że tak dużo zostało powiedziane niepotrzebnych słów, ale z drugiej strony uważam, że debata jest potrzebna. To jest zobowiązanie nasze, wyborcze. Dużo o tym było w kampanii wyborczej. Bardzo. Czyli gdyby to od pana zależało, to te ustawy, wszystkie te projekty, cztery, powinny być rozpatrywane niezwłocznie. No tak, no dlatego, że no, wtedy, kiedy powstały, przecież to nie można tego zrobić w parę dni, ale jeżeli powstały, jeżeli są, no to trzeba po prostu rozpocząć debatę, żeby zrealizować, tak jak powiedziałem, duża liczba młodych ludzi, bardzo dużo kobiet, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, to są konkretne oczekiwania prawdziwej debaty, argumentów i to musimy po prostu dać Ale opinię publiczną. Ten sposób podejmowania decyzji przez marszałka Hołowni i też sposób tego, w jaki on sposób w jaki się komunikuje z koalicjantami, bo przecież mieliśmy inną kontrowersyjną wypowiedź w sprawie składki zdrowotnej i taki szantaż, że albo składka, albo wychodzimy z koalicji, więc zastanawiam się, z czego to wynika i czy tak się w koalicji powinno rozmawiać. Oczywiście wiadomo, że są różnice, bo to są cztery podmioty. Nigdy nie mieliśmy takiej koalicji rządzącej, ale można rozmawiać i rozmawiać. To nie jest proste. Nigdy nie mieliśmy, tak jak pani redaktor powiedziała. Poczekamy, zobaczymy. Uważam, że wszyscy się uczymy
na błędach. I co, i marszałek Hołownia też jeszcze się powinien uczyć, tak? Lepiej się to uczyć, pan sugeruje. Lepiej się uczyć na błędach cudzych. Nie, mówię o każdym z nas, o politykach po prostu. Więc uważam, że też jakość, w jaki sposób będziemy przejdziemy przez tę debatę, jest ważna. Mam nadzieję, że to będzie taka dobra, rzeczowa dyskusja. Ale nie ma pan wątpliwości co do tego, że ta koalicja przetrwa? Nie przetrwa. Musi, nie ma alternatywy. Alternatywą dla tej koalicji, jeżeli ktoś by miał pomysł na jej zakończenie, czy zawieszenie, czy wyjście z niej, no są przyspieszone wybory, bo nikt inny nie jest w stanie zbudować większości. A wtedy już nie wiadomo, jakby zareagowali wyborcy. A wtedy wkurzeni jest, trochę na to, co się tak, nie dlatego porozumieć. Nie ma alternatywy. Ta koalicja musi w dobrym, zgodnym stylu współpracować. I już ostatnia sprawa, bo wiem, że pan się spieszy, więc już króciutko. Szymon Hołownia w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział tak. Mówiąc o tej kwestii aborcyjnej, rzecz jasna, trzeba nam spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro nie wprowadzać więcej zła. Z tym spokojem. Odpisała mu Anna Maria Żukowska, która jest szefową klubu parlamentarnego Lewicy. Pytam pana jako byłego marszałka Sejmu także. Byłem też szefem klubu. Był pan też szefem klubu, ale nigdy tak chyba się pan do nikogo nie zwrócił, przynajmniej publicznie. Czy uważa pan, że ona powinna po prostu stracić stanowisko szefowej klubu, jeżeli się tak odzywa do drugiej osoby w państwie? To jest decyzja oczywiście posłów. Ja wiem, ale ja pytam pana, jako byłego szefa klubu, czy pan by wtedy... Ja nie akceptuję tego języka, bo on po prostu nakręca spiralę i staje się polityczną normą, parlamentarną normą. Nie można tego zaakceptować i uważam, że źle się dzieje, jeżeli taki język wchodzi do publicznej debaty. Grzegorz Schetyna, nie odpowiedział mi pan na pytanie, czy... Nie, bo nie jestem członkiem klubu. Ale gdyby to od pana zależało. Ja tylko widziałem odpowiedzi i komentarze innych posłanek z tego odżegnują klubu, się od tego, które mają wielki dystans. Zostawiam to posłankom. A gdyby pan usłyszał, jako będąc marszałkiem Sejmu, coś takiego od któregokolwiek szefa klubu parlamentarnego, to by pan się poczuł obrażony? Nie zostawiłbym tego bez reakcji. Nie zostawiłby pan tego bez reakcji. No, domyślam się. Grzegorz Schetyna, były marszałek dziękuję Sejmu, bardzo. Senator Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. A u państwa już za chwilę doktor habilitowany Tomasz Słomka. Zapraszam na to spotkanie.